Dobra, ja chciałem złożyć. Dzień dobry, ej, wy ok? No, maksimum. Small one? A, dobrze, jest maksimum. And wait, don't put too early. Tak naprawdę, you don't... To nie trzeba tego tyle dodawać, bo to po ten ser i tak się rozpuści, ten pomidor się tam trochę ten... Można sobie pomoczyć. No dobra, dobra, ale to... But wait long time. When this light finish, look. This one. Ona mówi, że ja, ale nie patrzy, nie? No więc w takim bądź razie nie mam linijki, bo linijką bym mógł to szybciej wytłumaczyć. Jak to zgaśnie, okay, I'm sure. Then is ready. Dobra. Make it two. I eat one too. Niestety szyny ostatnie. Ale to ja chcę tylko... Ilu tu? Gdzie? Trzy kawy? Gdzie tutaj? No! One. I like. Nie, I like tu. Kupować. Też lubię kupować. No dobra, to już będzie na jutro. Z jednej michy. No. Jak przystało na znajomości. Dobrze, faworek już mi chciał wcisnąć, faworki oczywiście. Na szczęście przyjechali ludzie i... Dzień dobry. Dzień dobry. Na szczęście przyjechali ludzie i go tam zagadali. No dobra, my zaraz też wyjeżdżamy. Sina mi te lekarstwo dała, ale to... Zrobiło różnicę. Już nie chcę pokazywać, bo to gorzej wygląda niż... Zrobiła różnicę taką to lekarstwo, że nogę mam żółtą, a boli tak samo. So the medicine you buy yesterday is not really work. Yeah. I co? 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 No dobra, ale to... Taki paracetamol, no. Paracetamol. No nic, no. Dzisiaj sobie zwiążę dwa palce razem. Już jakieś tam opletę czymś tam taśmą i zobaczymy, no. To jest trochę prawda, że wczoraj było parę osób, więc... No ja nie mogę usiedzieć, muszę chodzić, muszę pogadać, bo... Większość ludzi chce, żeby pogadać z nimi, w sensie ze mną pogadać i tak dalej. No i tak to wychodzi. Dobra, teraz robię tosty teraz. Teraz są na topie tosty. Sina mówi, zrób mi tosty, ale z tamtym... Mówię, gdzie to? Jak to nałożę to wszystko, to tam nie dojdzie. Bo ja tej próby nieudanej wcale się nie pokazałem specjalnie, no bo już tam, żeby... Nie, za bardzo nie było komentarzy. Znaczy kanał by zyskał, bo komentarzy by było sporo, ale jest dobra, tam czasami 3 grosze trzeba poświęcić. Dobra, idę zrobić jej tego tosta. Sina czeka z wytęsknieniem. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Bo już nie wiem, czy powiedziałem dzisiaj, czy nie powiedziałem. Dzień dobry, dzień dobry. Sina mówi, już się nie dotykaj, bo ostatnio dotknęłaś i nie wyszło za dobrze. Ale Sina mówi tak. Te kanapki są takie dobre. No to ściki wiadomo, że szybko się zje. No i co? No? Okej. Okay. Yes? More. Ale not too much. Little bit. Tu się przyciska, w tą stronę. Dobra. Ja mówię, po dolarze byśmy sprzedawali. Ja mówię, gdzie po dolarze? A gdzie szynka? A gdzie ser? I to wszystko. Jak po dolarze? No. Sina, you wanna eat good? You don't touch. Ja mówię, gdzie po dolarze? Czy to nawet produkty, tam jest więcej niż dolar w tym. No, ale z drugiej strony, no można zrobić, tylko trzeba kupować... jakby to powiedzieć? No... Słabszej jakości produkty,
No i są. E tam troszkę góra przepalona, a za to serek się roztopił jak trzeba. Zdejmujemy. I na tyle. Ale do czego zmierzam? No gdzie za dolary? Nawet jakby się bidę kupiło. W sensie składników. It's not possible, but $1. I can't, I will can't. But look, look. It's okay. This is none. Okay. It's mine too. No, it's none. Że przypalone, no. Ale pierwsza próba była jej tego grilla. Grilla. Wyglądała dużo gorzej. No dobrze. Idę. Gdzie tam? Za $1. Nie dałoby się, żeby nie wiem co. Nawet z potaniości kupić, jak powiedzmy bym zmienił te sery, które używam. Powiedzmy bym, no nawet ten chleb jest drogi, bo on kosztuje. No można by było jakiś tańszy kupić, okej. Okay. No ale nie da. Nie da się za dolara sprzedać takiego czegoś w sensownym, żeby sensownie zarabiać. No, może wyjdzie, jak się sprzeda 300 sztuk, coś tam niektórym, którzy nie mają opłat, mają swoją budkę tylko z takim grillem, ale za mieszkanie nie płacą. To okej, okay, nie? Ale tutaj nie, no to już szczerze mówiąc jedną pizzę zrobić lepiej niż no i elektryka, ale niż zrobić 50 takich tostów, no. I Cestina zażyczyła sobie z dwóch plasterków szynki w każdym, no to nie daj Boże mi przyjdą tacy jeden z drugim. Sina tam kasiorę upycha w szufladach. Dzień dobry. I said, you put the money like strong inside. No dobra, ja teraz już w ogóle wyglądam jak, no ale w sumie w żółtych klapkach, żółta noga. Don't forget the phone, please. Dobra, jedziemy odebrać ten wisior. Znaczy kieł. Wiesz, tak czy inaczej wisiorek jest już dzisiaj wczoraj miał być zrobiony, więc dzisiaj powinien być zrobiony. Jaki motorbike? A this helm for me? No. Okay, so. Sina. Sina, take the key, please. Ja mam utrudnione teraz życie z tą nogą dziadowską. Wczoraj jak byli klienci, mówią, co ta akustyka znowu? Ale od razu się orgnęli. Mówią, że nie na tą nogę, co poprzednie. Ja mówię, no właśnie, bo nowa niespodzianka. Także widać, że ludzie pamiętają. Pozdrawiam, jedziemy. Ja mówię, trzeba się było zatrzymać. Nie chowaj pieniędzy. Trzeba się było zatrzymać, bo na targu, no w większości. Yes, Ina, that's right? They don't have ABA, yeah? Dobra, jedziemy potem. Wisiorek zapłacony, ale... To resztę coś tam jest. Znaczy żadnej reszty, nic nie kupuję. I źdźbło trawy. No dobra, my już na targu znowu. Złotnik. Czy tam srebrnik. Pokaż mi to. We pay already, yeah? Dobra, ale to... To teraz... A, bo oczywiście ja pokazuję nie to, co trzeba. Niech tam mi pokaże, bo... Przycisnął tyle rzeczy, że Elon Musk by się przestraszył. O Jezu. Is that for silver? Yeah. No.
Ej, to jest dobry numer tak naprawdę. Nie? Znaczy, w życiu bym sam tak nie pomyślał, ale no, niektórzy mogliby pomyśleć. Nie, bo tam sam pan wytopił, chcą oglądać targi. Ale co, żeby dokończyć. Dobry numer oczywiście nie dla mnie. O, oh, this what you mama make, eh? This one. To właśnie ta konstrukcja, co wam pokazywałem, to Cine Mama tam, to już teraz nie, bo tam leje. Za coś ich każe, to, żeby mnie tam nie skarało. No nie ma stempla, że tam, no nie biją tych stempli, no. No inaczej, tu jest inaczej, no. Ej, Sina, but we don't get the receipt. Receipt, we get the home. Aha. O, dobra, to Sina już wszystko wie, tylko ja nie wiem. A, bo jeżeli się kupuje ze srebra, aha, okej, okay, dobra. No właśnie, bo to jest tak trochę inaczej, że jak się kupuje, mało tego. Ale dobra, dokończę pierwsze. No, zaraz, że nie dokończam. Jak się kupuje coś, tam srebro czy złoto, to dostaje się rachunek z potwierdzeniem, tam stemplem, kciukiem, czym tamkolwiek, że to jest złoto. Prócz tego są jeszcze takie rzeczy, jak że kupujesz w tym sklepie, jak chcesz odsprzedać, to tylko w tym sklepie. No tak mi przynajmniej Sina wytłumaczyła, lub wytłumaczyła inaczej, ja tak zrozumiałem. No 50-50. Dobra, idziemy. Jezu. Co? No, I wanna buy fish for the ćma. Czyli dla kotów. Rybę chciałem kupić, powiedziałem. Pół angielskim, pół kmerskim. Dobra, to już widzieliście wszystko. Zobaczcie, ktoś mnie tam z tyłu przejechał, ale widzę, że tilapię sobie. Tilapia to nie, to sztuczna ryba, to no tam z Pacyfiku jakoś. Nie, tilapia sztuczna ryba, stworzona, hodowana głównie w Wietnamie. No to wystarczy to googlować. Dobra, jesteśmy blisko już, tu jest nasz warzywniak. A, no właśnie ja się od warzywniaka prosiłem o... Znaczy prosiłem, no chciałem kupić tą miętę. No zaraz muszę Sinie tutaj mukę zrobić, bo... Where is the guy? Okej, okay. No ma faktycznie świeże. Dobra. I think we take... How much? Może się zmieniła cena. Your friend like, you don't like. Hey, Sina, but you say the seafood no like, you don't like, right? But yesterday you eat salmon. But I eat the manasin. Czekajcie, bo tutaj ten śmieszek taki. Przed chwilą sobie bachał ABC, to jest takie mocne piwko. A ja już rybki mam, tylko jeszcze nie mam cennika. A teraz sobie otworzył Hanumana, czy tam coś tam, Hanumana chyba. No dobra, płacę, bo Sina mi uciekła i wszystko. Kłócę się tam. Jak... No wyobraźcie sobie, teraz tak, trzyma te ryby, pudełko kosztuje, miejsce go kosztuje, jak ma klienta, który co tydzień przyjeżdża, wiesz od niego, na razie są po 3, 4, 5 kilo, dzisiaj wziąłem 5 kilo, wcześniej wziąłem 3 kilo, więc powiedzmy jest, światełko w tunelu się pokazało, no to ja bym jednak zwrócił na to uwagę, no, ale dobra, zobaczymy. Żeby był uwieczniony, nie chciał się zrobić, no ale dobra. Pram kilo, e? Pram kilo? Ja, okej. Okay. Dobra, nie chciał się zrobić, ale już, bo ciepło, bo zobaczcie, zresztą... No, chodzenie po takim
To nie jest klimatyzowany Walmart, nie jak to w Kanadzie. Także nie wejście tutaj, to muszę się namyślić z tydzień. Wyjście z tego, to, no to już wtedy jeszcze se pani włączyła jakiś dzęczyk, że tutaj, nie wiem, cipsy. Dobra, gdzie jest Sina, bo o to mi chodzi teraz. Nie, bo zaraz idziemy do znajomych. Jezu. A nie, Sina mi mówiła, że ten kot to jest tutaj... No lokalny tutaj, z tej rodziny. Dobra, makrele kupione dla tej. Tej. Sina, like I said, whatever you want to buy, buy. Bo tutaj nie często się przyjeżdża, no tak. Może nie ostatnio. So you take the potato, right? Potato. Tomato, I think. You wanna take tomato too? Or not? No. Nie wyglądają. You have onion. Nie wyglądają za dobrze. Onion, do we have onion? Take 1 kilo, 1 makalu. Nie, nie, nie. Ta za mała jest, to jest. No, no, no. Nie za duża, nie za mała, o tak bym powiedział. No, no, Sina, this too small. To bierze ze skórki i zostanie patyczek w środku. Ogórki ładne, ale jeszcze ma. Dobra, idę. Sina niech tam kupuje, co kupuje. Tu faworek jest. Tego inny. Nie nasz. I think 1 makalo, ok. Co? Ok? No bo tam jeszcze coś mam, nie? Czerwony jakby miał ładne. Ale chyba nie ładną. What about the red onion? No good, eh? You take already? No to jest szybsza od prędkości światła. Takie tylko jest info. Kiedyś to się w łóżkach kupowało, żeby sos pieprzowy do steków robić. Znaczy nie steków tutaj, tylko steków takich do jedzenia. No. A teraz proszę, zielone i to ile? Te pomidorki im tylko nie wychodzą jakoś. Znaczy nie im, tylko Wietnamczykom czy tam. Ok, you sure everything? No? For you? Ista z tymi targami. Razy trzeba dźwigać, pieniądze wydawać. Gdzie? I? Are you sure? Ja myślę, że to jest zły pomysł, ale nic nie powiem, bo się nie odzywam w ogóle. Jezu. Nie ja wiem. What's the name? I don't know, but delivery. Jak, what do you mean you don't know? You're Khmer. You don't know the name of the food? Dobra, cukinie. Tego nie pokazuję jeszcze. Czerwona cebula, bo się przydaje. Weź tą szklankę. Rozumy to. Czyszczę właśnie makrele. Ale... The guy say no, not this kind, eh? Okej, okej. Ja nie wierzę w to, że jak się kupuje jakąś większą ilość, no nie ma tak, no, czy kupujesz, nie wiem. Już nie chciałbym powiedzieć tego słowa, ale... No, czy kupujesz, nie wiem, samochodów 10 zamiast jednego, czy wagonów 10 zamiast jednego, no zawsze trzeba utargować coś. I są ok, dlatego je kupuję. Dobra, rybki zrobione. Ale tym daję jedną. No bez przesady, no. Zaraz ktoś mi powie, że a to filecika trzeba było zrobić.
mogłem wyfiletować. Czemu nie? Potrafię, ale jak sobie złapię taką rybkę gdzieś w akwarium, to nikt tam jej nie filetuje. No. Znaczy im, czyli kotkom. Więc, ale poszły gdzieś na ten, na samowolkę. Bo postukałem, nie widzę. Nie widzę. Ale zaraz wrócę, bo deszcz. Wczoraj gdzieś pojechałem już w deszczu, ale takim kropiącym, nie mocnym. Jak przyjeżdżam. O! Ej! Ale takim kropiącym. I stoją dwie pod drzwiami. Znaczy z drugiej strony, i za drzwiami, ale. I że ten. Nie, tam. Deszczu unikają. No dobra, ja zrobiłem co. Miałem zrobić syna, niech teraz rejony, bo. Ale pojechałem oczywiście do siostry. A gdzie są? Nie ma. Dobra. Nie ktoś się dobija, tylko. What do you say 10 kilo? Because I pay 10 kilo. Plus 10 kilo. Yeah. This is 10 kilo? Poczekaj. No to nie takie numery. Czekajcie, albo czekaj. Dobra, okej. Okay. Tak. I już biorę wagę. Nie, dawaj tutaj. Gdzie ten kilo? Show me. No, jeszcze chcę poprawić tam pół kilograma. No, pokaż mi. No to co mówi, że 10 kilo? Sorry. Like this, size. M-O. A, pojemności, o jest. No dobra, małe braki jeszcze, jak widzicie, są, ale mają się naprawić. Podobno, niedługo. Ja mówię, gdzie 10 kilo? Okej, okay, how much you pay for this? $9,000. Okej, okay, $2, no dobra. No i właśnie, i Kuba miał rację, zobaczcie. Idzie i przyjdzie i... I to jest tak, że nawet nie ma co się przejmować, bo... Że tam dzisiaj może nie będzie. Nie, będzie. We wrześniu leje i już. Kończę. A my jeszcze mamy jechać gdzieś. You remember we have to go somewhere. But the rain is coming. Very quick. No, we go. I think we... Dobra, to już wiem. No dobrze, my jedziemy. Dad, where are you going? My friend. Yeah, I'm going to my friend too. Tak? To ten Matea. I zaraz musimy wracać, bo w sumie za półtorej godziny musimy wrócić, więc... Tak plus minus, no. Najwyżej się później otworzy tam. O, już sobie coś tam, szok prac tam, piezę. Pewnie mówią, że proszek w Dollaramie jest tańszy niż w Biedronce. A co? No dobrze, tutaj palmy, tutaj coś. A tu nasi znajomi mieszkają. Tylko, że... Dzwonka nie ma. Trzeba zadzwonić telefonem. A zobaczcie te ogrodzenia. Ile to ktoś musiał kasę wydać? A tam taka budka stoi tylko. A tam druga. Nie wiem, jakby ogrodzenie miało jakoś, może... No może ma większe znaczenie. O, jest. Jeden. Dobra, końc. Dobra, jesteśmy u znajomych. Widać wiertła, piły. Wszystko. A, mnie ten oczywiście boli. Co? Paluszek?
Tam sobie kobitki już gadają. I dobrze, zobaczcie. No dobra, ale to jest właśnie to, że tu, czekaj, ile oni płacą? 500? Jakoś tak. Nawet dlatego i strać na basenik, żeby sobie postawić na nurę. Ale, no ale to już tutaj już w ogóle nikt nie przyjdzie, nie? W sensie tak, a wpadnę, bo chciałem coś zjeść. No i teraz tak. Coś tam się w głowie mętli. Coś tam się w głowie przekręca. Ja znowu jak zakrada, to jak to Siem Reb mi zostało. Ja oczywiście chodzę na boso, bo mnie boli ten... Szkoda gadać, dobra. I... No i co? No i knuję, no to jeszcze pokażę wyżej. Ze chatka, ze ten. Mamy 500 czy 450, jakoś w ogóle. Oczywiście jest inna ucieszona, ale no skąd to wziąć, nie? You like this house, eh? No to na pewno nie jest chata. This is not like your mama house, eh? But they say when is the rainy season now? No, the home okay, but yes. Yeah, też mają wody sporo, wpływa. No i co? No i albo się opony są grube, więc po piaskach można jeździć, albo się wziąć. No już sam nie wiem, bo się nie znam. No taka jest prawda, nie znam się na tym YouTubie całym i tak dalej. Ale to, na czym się znam, też nie przynosi tego, co bym chciał, żeby przyniosło. No dobra, to są takie dywagacje, czyli tam... No właśnie, czyli syna mówi, że też na bezdrożach... Na bezdrożach to też może być tak, że ktoś tam przyjdzie, zapuka do okna, czy tam... No, różne rzeczy się dzieją. W każdym razie... Listen what? No. What's that? Snake? Już się pyta, bo syna mówi, że już coś wysłuchała. Ja tam jakieś skowronki słyszę, nie? Także... Dobra, żeby tam nie ukrywać, bo tu rybki zobaczyłem. Jest Nina. Hello. Hello. This is your house, right? Mm-hmm. Beautiful. Beautiful. Why you move from the Borei? Here is the calm and a lot of space for our dogs and cat. This place. No właśnie, jak ktoś ma, żeby sobie żyć, to... O! You can make food eat here. Make food? Yes. Zobaczcie, poczekajcie. Really? Jak ktoś ma za co żyć, to sobie może przyjechać. I ten. Asina już znalazła jakieś... You can take it and cook if you want. Że te roślinki można jeść. Jezu. You go on the shop. Ja się tego zastanawiam, czy Tomaszewski by obronił tą bramkę. Wielkości 40 na 60. Który to był bramkarz? Tomaszewski chyba, ten polityk teraz. O. Dobra, to wiadomo, po kasku i tak dalej, także proszę się nie przejmować, ale jak ja to tak się rozglądam... Jest! No, I show that you have too much space. Of this house, they keep it's okay, but look, Nina, look, yeah. The place there. Let's show our plants. Plants. To wszystko, co mnie właśnie interesuje, kwiaty.
Silny senior? Co free? Nie, free. A, here, free. Ona się zawsze ze mnie naśmiewa, że ja się pytam, czy za darmo. To jakoś w Polsce też bida była i... No, they big. I który to był na nim? Niesiołowski czy coś? But eat what? The fruit here. Oh, where the fruit? Here, fruit. Co, no, salama? No. Nie, yeah, I don't see it too. Here. Green? Yeah. Ah. The big one. Big one, like pomelo. 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 Poczekajcie, to ja muszę bo tu... Oczywiście śmieci. Czyli są pewne minusy. Ale jest pomelo tutaj. No to liche jakiś. Ale ten mi się podoba. Ok, Nina, give me the pomelo. We live here 3 years already. I never saw before. I to są ludzie, którzy się przeprowadzili skąd? Z Borej. No dlatego, że mieli dużo zwierzątek, w sensie piesków i tak. Zobaczcie, tu się wchodzi z tego. Nie wiem, czy to kamera tak uchwyci, jak tą wielkość. No, bananowce też mają, czyli banany za darmo. A tutaj mają... No tam chyba do chaty nie będę wchodził. A tutaj oczywiście... Papa robi, czyli mąż robi jakieś tam salcesony, coś tam. Tutaj mają letnią kuchnię. Nawet... Przepraszam bardzo. Ja tam byłem kiedyś w letniej kuchni przy łasku, nie wiem już tam, jak to się nazywało. No już nie pamiętam tej miejscowości, jak się nazywała. Ale jest okej, okay. No ale widać woda, jak przylało, a wczoraj lało. Na stołeczkach, znaczy na podstaweczkach podstawione. Czyli tu dochodzi, aha. No niestety, ta pora deszczowa dopiero się zaczęła, już mnie męczy. Jest główny szef. Pudeł jakiś nam zbierał po drodze. A tu są kurki dwie. Znaczy koguciki. Tam kogucik i kurka. No już... Nie trzymajcie mnie za słówko, no jakoś tak to wygląda. No ten jest koguci chyba raczej, a ta raczej kurka. No, no można. Mówię, można coś wynająć w podobnej cenie lub odrobinę taniej. Tylko, że to faktycznie, tu tylko siedzieć. Lulki palić i tyle. Nie lolki, tylko lulki, mówię. I tyle. I obserwować, jak drzewa rosną. No i tam po 10 latach obserwacji się pewnie coś zmieni. No, to są właśnie zawsze dwa punkty, nie? Ja poznałem takiego wilków Polski. Wilków Polski to był pan. Byłem tam u niego dwa razy. To już lata temu. Też pracował dla korpo. Zrezygnował z tego. Gdzieś tam coś otworzył. W sensie wykupił ziemię, zbudował budynek, drugi, tam wykopał staw. No fajnie tam u niego było. Pozdrawiam, gdyby czasem mnie oglądał, to pozdrawiam, ale no właśnie, ale to trzeba mieć trochę. O, już szukają czegoś.
Ale Wielkopolski, polecam. Dziura na ziemi. Ale czasami dziura na ziemi pomaga, to nie wiem, nabrać sił, nabrać myśli jakichś pozytywnych. Ja oczywiście, bo tam rzeka płynie niedaleko, oczywiście wybrałem się na tą rzekę, oczywiście do niej dotarłem, ale oczywiście też przeszedłem katorgę przez przedzieranie się przez te wszystkie lasy i pola, ale jaką tam kiełbasę jadłem. Przepraszam, nie pamiętam już imienia tego pana, co prowadził ten... Ale Wilków Polski... No nie pamiętam, no dobra, już przepraszam. Ale jaką tam kiełbasę jadłem. Ludzie, łapcie się za głowy. Coś niemożliwego. Tam nikt nikogo nie oszuka, tam ze 100 mieszka, to nie daj Boże kogoś oszukać, to od razu, no wiadomo, będzie niezadowolony. Sina, yeah. Do you know the name of this? Potato, yes, yeah? The potato, coś tam? Aloe vera, to te krymy wszystkie, co używa. To właśnie to. A, ja za wszystko. No dobra, już nieważne. Aloe, o to jakieś mają takie. Jak to się nazywa te małe drzewka? Nie tsunami, tylko jakoś. Nie origami, tylko jakoś takoś, no. Tam Wałęsy trzeba się zapytać, to on będzie wiedział lepiej. Mówię, taki jestem youtuberem, że nie pokazałem, co jemy, ale no jemy. Olek, co jesz? Всем привет. Co? Всем привет. Hello everyone. Je привет, no. Tutaj Nina. Tutaj Sina. Sina. Show our product. A, to jest wasze, tak? Yes, nasze. So, what is this? The chicken sausage. Chicken sausage, ham. This one. Yes, yeah. And this is pork, smoked pork. But this is pork like Baleron? You know Baleron, the name? No, I don't know. Like carbonate. Ale the carbonate, like carbonate, you know? Carbonate. No wiem chyba. Salt, it fills and then smoked. Hot smoked. Jakbym nie wiedział, to carbonate trzeba napisać w Google i Google wiedzą. Ale sir, wasz torze? No, cheese with bob. Still buy. But to... maybe later, when you come next time, you cook it ourselves. Ale zobaczcie, jaką mają tam kuchnię. I to jest letnia kuchnia, nie że w chacie, tylko taka, bo tu motorek od razu stoi. I love your house. Yeah, very nice. Show my flower. Yeah. Look which at one? Flower. Which one? Wait. I love your house. Oczywiście, ja. Which one? No, I just this. Ah, these. Kuźwa, ja myślę, że gdzieś na to takie popierdółki. No dobra, pokażę jak jest bliska. Za to nie popierdółki, to cwety. Gdzie tam cwiety? Cwiety to gdzieś tam są, a nie tam. Tu to po... No dobrze, my już wracamy. Od sąsiadów, znaczy od, no sąsiadów sobie, bo to niedaleko tak bardzo. Z przyjęcia, mile ugoszczeni, jedzenie pyszne i w ogóle fajnie. Więc wracamy do rzeczywistości. No, Siedamowi nie podchodź, bo cię pogryzie, czy tam coś. Więc nie podchodzę. Bo Sina się zna. Ta tutaj syk. Dobra, lecimy dalej. Jest. Dzień dobry. I drogę. Jezu, jeszcze na stole. Dopiero właśnie zaczęło padać. Także od znajomych wróciliśmy przed chwileczką. Odrobinę jesteśmy spóźnieni dzisiaj. Ale
mam nadzieję, że klienci nam to wybaczą. No i tyle. I co? I gdzie jesteś? I just wanna say bye bye and then we start making. Bye bye. So, do zobaczenia jutro. No, ja też witam wszystkich. Żegnam wszystkich. Do zobaczenia jutro. Jutro nowy dzień. Mówię, dopiero co wróciliśmy. I już, pa pa. No dobra. Żegnamy. Co? Przed. Gotowi come before rain. Just the rain, yes. Ja zdjąłem, jakby to powiedzieć. No, zresztą nie tylko ja. O. Żeby bez insynuacji, proszę tutaj. Dobra, do jutra. Do jutra. Dziękuję. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Tak, I'm checking too. A, okej. Okay. Bo ja mówię, że ja dziękuję, ona też dziękuję. Nie dziękuję, tylko ja dziękuję. I'm checking too. Dobra. O, problem, dziękuję. Na razie, do jutra. Do jutra. Trzymaj się. Bye. Pa. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach godni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.